Witam w audycji Gość Radia 5, a dziś łączymy się z panem Mateuszem Mazurem, dyrektorem sportowym Suwalskich Wigier. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Po tej stronie Artur Parafinowicz. Aż chcę się powiedzieć, mamy to, Wigry zagrają w barażach, zawalczą pierwszą ligę. To już wiadomo po sobotnim meczu z rezerwami Lecha Poznań, nic tylko gratulować. No, dziękuję bardzo. Na pewno jest to fajne osiągnięcie, bo udało nam się zrealizować cel, który zakładaliśmy sobie w styczniu, gdy wspólnie z trenerem i zarządem spotkaliśmy się pierwszy raz po przerwie pomiędzy rundami. Nie było to łatwe zadanie, bo właśnie podczas tej rozmowy w styczniu też niejednokrotnie o tym wspominaliśmy, że tak naprawdę musimy patrzeć w obie strony, bo mieliśmy tylko 6 punktów przewagi nad strefą spadkową i aż 5 punktów straty do ostatniego miejsca barażowego, gdzie byliśmy na 9. miejscu i były przed nami też inne zespoły, które chciały w tym miejscu barażowym się znaleźć. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że już na 2 kolejki przed końcem udało nam się ten cel zrealizować. Ja pamiętam, bo byłem na konferencji prasowej wówczas i kiedy państwo ogłosili cel trenera, no to tak, faktycznie tam wiary nie było widać po osobach uczestniczących w tym spotkaniu. Nic tylko gratulować, porażka jest sierotą, sukces ma wielu ojców. Komu najbardziej gratulować? Czyja to zasługa? Znaczy myślę, że najlepiej pogratulować nam wszystkim, bo każdy dołożył do tego swoją cegiełkę, że w tym barażu się znajdziemy. Świetna robota sztabu szkoleniowego, naprawdę fajna praca piłkarzy. Widać naprawdę duży postęp poszczególnych zawodników, którzy byli w tym zespole już w rundzie jesiennej. Fajnie do zespołu wkomponowali się nowi piłkarze. Natomiast przy gdzieś tam takich wynikach i takich małych sukcesach. Myślę, że każdy jakąś swoją cegiełkę dokłada i ludzie, którzy są z nami na co dzień i pracują w klubowym biurze, cały zarząd, panowie z Osilu, którzy przygotowują nam boiska. Nie ma tutaj jednego ojca sukcesu. Każdy dokłada od siebie ile może, żeby ten wynik jak najlepszy osiągnąć. Obok Wigier w barażach zagrają Ruch Chorzów, Motor Lublin do obsadzenia jeszcze jedno miejsce, tak? Jak ocenić szansę? Ciężko powiedzieć. Ta liga jest naprawdę wyrównana i jak widać po tabeli jest kilka zespołów, które ma jeszcze szansę znaleźć się w tym barażu. Wczoraj wygrała Radunia Stężyca i tak najbardziej obiektywnie wydaje się, że ten zespół ma teraz największe szanse na to, żeby wskoczyć na koniec ligi do tej strefy barażowej z racji na to, że w ostatniej kolejce dostaje 3 punkty za walkover z GKS-em Bełchatów. Także myślę, że wiele wyjaśni się już w tej najbliższej kolejce, która czeka nas na najbliższy weekend. No właśnie, jeszcze 2 mecze. Jakie to będą spotkania, kiedy baraże już pewne? Jak Wigry będą grały z Garbarnią, czy z Pogonią Grodzisk? My przede wszystkim mamy jeszcze o co grać. Mamy jeszcze o co grać, bo mamy szansę zająć jeszcze wyższe miejsce w tabeli niż mamy obecnie. A nawet żeby zająć te miejsce 5, które teraz posiadamy, to musimy zdobyć przynajmniej punkt, żeby je utrzymać. Natomiast na dzień dzisiejszy tracimy 4 punkty do czwartego w tabeli Motoru Lublin, tracimy 5 punktów do trzeciego w tabeli Ruchu Chorzów i tak naprawdę jest to dalej do nadrobienia. My przede wszystkim w każdym meczu chcemy wygrywać. Zostały nam 2 mecze, tak jak pan wspomniał, i chcemy w nich zdobyć jak najwięcej punktów po to, aby być odpowiednio przygotowanym do meczów barażowych. A tak jak mówię, jest jeszcze o co grać, bo wiadomo, czym wyższe miejsce w tabeli, tym wyższa szansa, żeby przynajmniej jeden mecz z tych meczów barażowych zagrać u siebie, także na pewno do końca będziemy walczyli i w tych 2 najbliższych meczach postaramy się zdobyć jak największą ilość punktów. No i robicie sobie prezent na 75-lecie w postaci powrotu do pierwszej ligi, tak? Na pewno są to nasze marzenia, które bardzo mocno chcielibyśmy spełnić. Tak jak wspomniałem wcześniej, celem na ten sezon, na tą rundę w zasadzie, bo ja tutaj do klubu przychodziłem w styczniu i taki cel sobie ustaliliśmy, że naszym celem jest miejsce barażowe. Natomiast nie ma co ukrywać, że ten awans jest naszym dużym marzeniem. Marzeniem moim, marzeniem zarządu, marzeniem pracowników klubu, sztabu, piłkarzy i zrobimy wszystko, żeby to marzenie zrealizować. Na pewno przyda nam się do tego wsparcie kibiców, także niezależnie od tego, czy te mecze barażowe rozegramy w Suwałkach, czy w innych miastach w Polsce, to mam nadzieję, że kibice będą nas wspierali. Uważam, że Suwałki zasługują na to, żeby mieć piłkę na poziomie pierwszoligowym. Przez wiele lat naprawdę fajnie
Fajnie, fajnie te Wigry reprezentowały miasto na zapleczu Ekstraklasy i wierzę, że w tym sezonie też jesteśmy w stanie to zrealizować i wrócić do tej pierwszej ligi. Spełnienia tego marzenia życzymy. Pan Mateusz Mazur, dyrektor sportowy Suwalskich Wigier, był gościem Radia 5. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pytania zadawał Artur Parafinowicz. Jeszcze dodam, że no mamy taki weekend sukcesów suwalskich sportowców. Wigry Suwałki zawalczą w barażach. SKB Litpol Malo wywalczył mistrzostwo. Nic, tylko się cieszyć. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.